Hej, cześć, siemanko, ja jestem Adam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie Geometry Dash, bo wleciał nowy update, tego co wiem dodali poziom, więc go dzisiaj przetestujemy. Poziom nazywa się Finger Dash. Żeby kogoś nie zdziwiło, że bardzo dobrze w tą grę gra, to są dwa powody. Pierwszy, moja ulubiona zręcznościówka. Drugi, to jest moja szósta próba nagrywania tej gry, ponieważ OBS ze mną nie współpracował. Dwa razy się przestawiał, crashował. Więc miałem kilka materiałów do kosza. Także to jest ponowna próba i tym razem mam nadzieję, że wszystko już dobrze ustawiłem, bo mam już tego wszystkiego po dziurki w nosie. A wracając do odcinka, dodali nową mapę Finger Dash i moim dzisiejszym celem jest mieć 60%, ale to już osiągnąłem, więc podbijam stawkę do 70%. Także nie wiem, czy mi się uda. Tutaj jest właśnie taki robal, którego za bardzo nie mogę ogarnąć. O, teraz mi jakoś poszedł. Okej. Jest dobrze. Nie. Aaaa, tak było blisko. Dobrze. Postaram się jak najdalej przejść. Wiem, że całego poziomu na pewno nie przejdę, bo jest dosyć bardzo trudny i specyficzny. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Może być dobrze. Okej. Pełne skupienie. Może się uda. Ten pająk jest najgorszy. Cały czas się mylę, co klikać. Dobra. Dobra, nie nacisnąłem guzika. Brawo ja. I o dziwo mnie ta gra jeszcze nie wkurza. Znając życie, graliście w nią na mobilnych sprzętach, czyli telefonach. Więc mam pytanie, jak daleko udało wam się zajść? Nie w tym poziomie, a w całej grze. Ile poziomów macie na 100%? Bo ja, jak miałem młodszy, to grałem w tą grę. Nadal gram na smartfonie. Dobra, teraz się trzeba skupić, bo ten pająk jest dosyć ciężki. No właśnie, ciężki, nacisnąłem guzik i przegrałem, bo poleciałem w górę. No niestety, ciężko jest go ogarnąć. Dobra. Kurde, może się udać. Czy ten poziom ze mną wygra, to chyba pewne. Ale chociaż w połowie chcę mu pokazać, że jestem dobry. Że jednak potrafię. Że się uda. Nie ma innej opcji. Chyba jednak jest. Czuję, że to jest ten moment. Czuję, że to jest ta chwila. To jest ten moment, kiedy pokonuję ten poziom nie w 100%, ale około 70%. I teraz wszyscy to zobaczą, że jednak coś w tej grze potrafię. Że nie jestem jednak taki słaby. Teraz to wszystkim pokażę. Teraz zobaczycie, jakim jestem gównem. Postanowiłem kiedyś zrobić live'a na YouTubie. Tylko wiecie, muszą być też chętni do oglądania, więc jesteście chętni, to wiecie. Dajcie znać w komentarzu, żebyście oglądali, jeśli bym zrobił live'a na YouTubie. A ja sobie ogarnę sceny i wszystko na ten live. I byśmy na przykład sobie pograli trochę właśnie w Geometry Dash. Inne poziomy, bo są nowe rzeczy w sklepie, byśmy trochę sobie uzbierali. Może trochę CS-a, ale mało, bo wiem, że większość z was nie lubi tej gry. I może GTA by było trochę. Więc myślę, że jest to spoko pomysł, tylko muszą być też chętni. Więc jeśli ktoś jest chętny, komentarz. O, jestem dalej. No i za długo trzymałem literkę. Bo ja gram oczywiście na padzie, więc literka, nie? Gram na padzie. Dlatego nie słyszycie mojej głupiej klawiatury. O tak, w końcu jej nie słychać. Ta ulga dla uszów, prawda? Dobra. Teraz nie przejdę tego, ja tam przegram znowu. Ostatniej chwili na... Aj, pajączek, proszę, współpracuj ze mną. Andrzej. Dziękuję. Lecimy dalej. Rakieta Piotrka. Kurde. Pięknie. Lecimy dalej. Tak jest. Nie byłem tutaj. 63%. To nie 70, ale jest już, jestem już dalej. O, może tak powiem. Boże, ale się zestresowałem.
Aj, no moneta mnie jakoś tak zachęciła do zebrania i no niestety przegrałem. Także mam nadzieję, że odcinek króciutki się Wam bardzo podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, możecie także zostawić łapkę w górę. Nie pogniewam się. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, naciśnijcie przycisk subskrybuj. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!